Widzowie, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was całą historię mitycznych bossów. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaką kolejną historię mam dla was nagrać. No i tutaj będziecie mogli zobaczyć klipy, które przygotowałem. I słuchajcie, zaczynamy od Midasa. Jak wiecie, Midas był na agencji... A, właśnie, jeszcze stop. Każdy z was niech zejdzie na dół, zostawi łapkę w górę, dobra? No i oczywiście sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, ponieważ sezon drugi nadchodzi. Także dobra, zaczynamy. Mamy tutaj bananka. W sumie agent bananek, taki skinek był wtedy. I jak możecie zobaczyć, budki telefoniczne. To był sztos. Kto lubił budki? Niech właśnie zostawi łapę. No i tak, agencja. Co ciekawe, oglądajcie do końca. Będę miał ciekawą informację dla was. No i dobra, bo być może jeszcze niektórzy nie wiedzą o tym, ale to później. No i przebieranie się, otwieranie skrzynek i Midas. Ale to ciekawe, udało mi się znaleźć takiego klipa, który, no jak możecie zobaczyć, no nie mamy Midasa. Zaraz będziemy widzieli, jak ten Midas wygląda. Tutaj jest inny klip właśnie i mamy Midasa z Drumgunem, z tą pierwszą rzeczą zepsutą Brian. Wtedy każdy narzekał, że to jest za mocne. No wszyscy na to narzekali, a teraz zobaczcie, jakie SMG-ki mamy na przykład, w zależności kiedy to oglądacie. No ale Midas był bardzo spoko. No i właśnie agencja, no nie, no kto nie tęskni za agencją, chyba wszyscy. Przechodzimy do Brutusa. Największy save na mapie, dokładnie tak, widzowie. Chociaż teraz wygląda na to, że mamy większy, no bo aktualnie mamy Gunara na tą chwilę, kiedy ja to nagrywam. No i zobaczcie, tu w ogóle mamy właśnie poradnik do tego, jak właśnie otworzyć ten save, coś takiego. Ja sam nagrywałem takie odcinki, ale stwierdziłem, że znajdę wam klipy kogo innego, żebym tutaj zareagował właśnie, jak to było. No i zobaczcie, w ogóle, czy ktoś z was pamięta coś takiego? Ja nie pamiętam, że tu byli tacy agenci w ogóle. Kiedy to było? No ludzie, ja myślałem, że tu byli... No nie wiem, bo później dopiero tu przeszedł Mrok. Jakoś tak to było, no nie? I byli agenci. No ale dobra, mamy Brutusa. Brutus ze swoim największym sejfem. No to kozaki, no bądźmy szczerzy. No kozaki tutaj z tym największym. Ja pamiętam, jak on siekał. No nie wiem, czy wy to pamiętacie. Zobaczcie, ten ziomek ma 7 HP. Bom, bom, bom. No i nie ma Brutusa. Zobaczcie, jak słabymi bossami są ci bossowie teraz. Oni mieli, nie pamiętam po ile HP. Ale on miał właśnie mitycznego minigana, kartę. No i łatwo ich było zabić. W miarę łatwo oczywiście. I tak było ciężko. Sky, dobra, mamy Sky. No i zobaczmy. Sky na rekinie. No kto nie lubiał rekina? Rekin, można powiedzieć, że jest to moja ulubiona miejscówka z drugiego sezonu właśnie. No w ogóle moja ulubiona chyba z chapteru drugiego. I tu mieliśmy takich agentów w takich strojach. Zobaczcie, jak dużo było kontentu wtedy, nie? No i właśnie, mityczne brońki, schodzimy tutaj na dół, tutaj jeden ziomek. I ci goście chyba mówią wyżej głowa, na to by wyglądało. Z tego co ja tak słyszę. No i właśnie mamy Sky z tym wielkim pytajnikiem nad głową. Teraz są w ogóle takie pytajniki? Nawet nie wiem, zaraz w sumie są wszyscy po sobie, to sprawdzimy. No i zobaczmy, ile tu HP. 200 około. Okej, co się może trafić. Około 300 HP mieli po sobie. No i proszę państwa, mamy tutaj Sky. Dawaj, wykończ tego pomagiera. I będziemy mieli tutaj bodajże kotwiczkę i Skara. Nie wiem jak to przeczytać. Duży kotek, tak nazwijmy tego gościa. Duży kocur. No i tutaj jego siłownia, no nie? Tutaj siłownia tego kocura. No i on miał chyba Akacza? Tego co pamiętam? Chociaż nie, Akacza miał... Ale w sumie nawet, nie wiem, zaraz zobaczymy. Także jacht. Jacht później zamienił się w statek Deadpoola. Oczywiście budka telefoniczna, mega super. No i zobaczcie, w ogóle tutaj co do tej historii, ja tutaj przygotowałem dla was klipy. Kolejny odcinek będzie za tydzień. Napiszcie mi z czego, przygotuję klipy po kolei, co zostało dodane. Nie karabinek, tylko, no karabinek. Czekajcie, jak to się nazywało. Fajny bossik. Jeszcze te dźwięki w ogóle, jak to było porobione. Boom, dawaj go. 180. No, on miał Akacza, z tego co pamiętam. Tientina. Chyba taki najsłabszy boss, w sensie najsłabszy. No ludzie nie latali na tą Tientinę, dlatego że ona miała bodajże właśnie łuk, no nie? Łuk, no i to tyle. O, ona sobie tam skacze po boku. No i oczywiście przebieramy się. Bo tutaj w ogóle ziomek pokazuje, jak zdobyć w łatwy sposób coś takiego. Co to za pomagier w ogóle? Ja w ogóle tych pomagierów takich nie pamiętam. Jak ktoś by mi pokazał, że takie coś było kiedyś w grze, to bym powiedział, że co ty? Zobaczmy. I ona często strzelała pod siebie. Dokładnie tak. No i jest wyeliminowana. Proszę bardzo. No, dobijamy. No i łuk. I no ten łuk, wiecie, no nie był najlepszy. Deadpool. Czy jakoś tak. Czerwony statek. Mega piękny statek to był.
W środku nie był on tak fajnie przerobiony, ale na dole był świetnie. No i tutaj przebieraliśmy się właśnie za Pomagiera. No i ten Pomagier, nie, ten Deadpool. O, zobaczcie w ogóle na minimapkę, jak to fajnie wygląda. Statek Deadpoola. On był wtedy w karnecie. I Deadpool miał dualki. Dual pistole i one leczyły. Jakoś tak to było, że jak kogoś trafialiśmy, to się leczyliśmy nimi. Coś w tym stylu. Okej, także mamy właśnie Deadpoola. Wydaje mi się, że ten sezon, który nadchodzi, bo ja kiedy to nagrywam, ja wam podam datę, kiedy ja to nagrywam. Jest 12 luty 2022, jakby ktoś tam chciał mi napisać w komentarzu, ej Rafa, co ty gadasz, jest teraz już 5 rozdział, coś tam, było więcej bossów. To jest u mnie 12 luty 2022. No i proszę, Julka. W ogóle napiszcie w komentarzu propozycję oraz swojego ulubionego bossa i znowu mamy agencję. To się inaczej nazywa, ale dla mnie to i tak jest agencja. Jak będziecie chcieli zagrać na dokładnie takiej samej agencji, no to oglądajcie odcinek do końca, to wam powiem co i jak. Także mamy tutaj właśnie to Migana i... No i mamy teraz Kita. 193 i pompa ładowana u Kita. Kit był na kocim kąciku właśnie. I teraz mamy Ocean. Ja zawsze mówiłem Oceana na nią. Możecie tak mówić, nie wiem, sobie napiszcie mi w komentarzu, jak to ma być dokładnie. Ale dokładnie tak. Ona miała auga i beczkę. Beczkę, która się nie kończyła. Tak, to był mocny boss. I to był sezon trzeci. Sezon trzeci, tak, bo mapa chyba była zalana. To chyba było wtedy, jakoś tak. Także no, fajny bossik. Zobaczmy, co z niej jest. Tylko czy nam pokażą? To jest pytanie. Chyba nam nie pokażą. Co z niej? Chociaż? O, beczka i właśnie to. I ta beczka się w ogóle nie kończyła. Iron Man. Iron Man. Dużo osób go lubiało. I on miał od tego sezonu, to był chyba sezon czwarty. Czwarty albo piąty, już nie pamiętam. Mieliśmy, widzowie, takie właśnie rzeczy, tak jak to. Takie supermoce, no nie? Supermoce. I no jak wiecie, no mieliśmy doktora Dooma i resztę. Także tu mamy Iron Mana właśnie z tymi księgami takimi, tak bym to nazwał. I doktor Doom teraz. Doktor Doom fajny, taki klimatyczny boss. Taki klimat był takiej gry, takiej totalnie innej gry. Ja czułem tutaj taki klimat. Ten jego dom, to jego podpalanie przez kulę. No coś świetnego. I on był w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce właśnie było przy helikopterze, a drugie miejsce było w jego domu, dokładnie. No i raz był on tu, raz tu ja, czy kręcę, pamiętam jak nagrywaliśmy te odcinki. Ciężko czasami było, człowiek się musiał natrudzić, żeby go znaleźć. W sensie, żeby ktoś go nie wyeliminował, czy coś takiego. Czasem udawanie nagrywaliśmy. No i tutaj mocny boss, nie? Ja jestem ciekaw, czy oni się w ogóle kiedyś jeszczekolwiek pojawią w Fortnite. Wolverine, kto go nie pamięta, specjalnie tutaj dałem takiego klipa z lasu, bo trzeba było mieć odpalone słuchawki, wiecie, kroki na monitorze, słuchawki. Co ja gadam w ogóle? No i mamy Wolverina i posłuchajmy go. Uwaga. Teraz powinno coś być takie... O! Wąchanie, dokładnie. Tu go mamy i on był ciekawy do wyeliminowania, ale jak możecie zobaczyć, on tu jakoś ma... Aha, bo on miał dużo HP. Dobra, już wiem o co chodzi, zobaczcie. On ma dużo HP, a nie miał dużo... potki. No ale udało się zlikwidować. I właśnie miał takie pazury. Fajne te moce były. Tęsknię za nimi tak trochę. Teraz, no niby też mam, ale do tego przejdziemy. Shadow Midas. No i tutaj fajny. Tutaj fajny bosik. Też klimatyczny, ładnie zrobiony. Fajny w ogóle pomysł na tą właśnie ruinę. Tutaj znowu agencja, no nie? Rozdział drugi. Tutaj, oj, tutaj się coś dźwięk nam nie zgadza w tym klipie. Ale dokładnie tak, Shadow Midas, on dawał nam Tomigana właśnie takiego, wiecie, fioletowego. No, wyeliminuj go. Wyeliminuj tego ziomeczka. Także zobaczcie, mieliśmy jeszcze wtedy XP na dole pokazane, ile nam brakuje. To było fajne w sumie. Nie wiem, czemu Epic to tak pozmieniał. Brakuje mi trochę tego. Mandalorian, piąty sezon. Oczywiście na samym środku, przy punkcie zerowym, przy swoim statku. Star Warsowy bosik z plecakiem, który nikomu się nie przydawał. No nie oszukujmy się. Ten plecak nikomu, nikt go nie chciał. W sensie, to było to słabe, no nie? Bo w połączeniu z tym kamieniem ten plecak jakoś nie działał. Jakoś coś takiego. Ciężko było... Nie, tego kamienia ciężko było używać. Także tutaj mamy kolejny klip.
No i tak to wygląda. No fajny, fajny bossik, ale no nie do końca. Predator. Moim zdaniem jedna z najciekawszych mitycznych rzeczy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. No, także mamy tutaj właśnie gdzieś Predatora. On gdzieś tu zwiewał, bo jest niewidoczny. Niewidzialny. Zobaczmy. O, jest tutaj i teraz się pokazał. Wyeliminowali je. On właśnie z siebie rybę chyba wyrzucał. Chyba tak było, że on miał rybę w sobie. No i zobaczcie, używa tutaj, no niewidzialność, świetne, świetne to było, szkoda, że już go nie ma. I tutaj assassin, dokładnie tak, chodzi o tą kobietę ze środka, z sezonu szóstego, to był chyba sezon szósty, tak, to był sezon szósty. I mamy tutaj właśnie iglicę, na iglicy mieliśmy dwóch bossów, Raza i właśnie ją, ona miała tą właśnie zepsutego shotguna. Zobaczcie, że co sezon... Zawsze jest jakaś zepsuta broń, na którą wszyscy narzekają. Wtedy był to właśnie ten shotgun. No ale fajne to było. Jak się tak cofnie człowiek z czasem, no to fajnie to. O, ona dawała złoto, właśnie mityczny shotgun. Ten kaszek tu chyba leżał? Czy ona miała też tego kaszka? Nie wiem, ale no tak to wyglądało. Raz, chyba jeden z najgorszych właśnie mitycznych bossów. Dlaczego? Bo on był bardzo denerwujący poprzez to, że wysysał z nas życie. Pamiętacie? Mam nadzieję, że tak. Być może niektórzy grali wtedy, być może niektórzy nie grali. No i tutaj właśnie zaraz zobaczycie to wysysanie. O, dobra, widzicie? Po 10, 2, 3. Chyba 5 razy zadawał. Chyba, że się uciekło oczywiście. Bo zobaczcie, ile ten ziomek ma apteczek. I ciężko było wyeliminować. Zobaczcie, ile ci bossowie nagle mieli życia. Także tak. Okej. Okay. No i jeszcze to przechodzenie przez ścianę. No i co z niego mieliśmy? Mieliśmy z niego łuk. Tylko i wyłącznie łuk. Doktor Slon. Chyba najmocniejsza broń, jeśli chodzi o karabiny. Ponieważ ona zadawała chyba 80 na daleko w głowę. Jakoś tak to było. Czy nawet więcej. Było coś takiego. Ona się klonowała i też była dosyć denerwująca. Ale na początku jak obiliśmy... Chociaż nie. Tutaj mamy obicie podobne. Zobaczmy, czekajcie. Coś chyba tutaj źle pamiętam, ale no tak. Jak ją wyeliminowaliśmy, no to wszystkie znikały. I trzeba było oczywiście ją dobić. I z niej mieliśmy właśnie ten rabinek. To jest sezon 7? Chyba 7. 7 na 8, tak. Chyba 7 na 8, dokładnie tak. No i tutaj właśnie mamy taki karabinek. Zyk and... And kto? No Zyk, Zyguś. Ja go nazywałem Zyguś zawsze. On występował dokładnie w tym miejscu i jeśli chodzi o pana Zyga, on zostawiał jajka za sobą. Także no z tych jajek wychodziły ufoludy i siadały na głowę i to był taki pancerz na strzały właśnie w głowę. Nie Zy, tylko Wy. Także mamy tutaj Zygusia. No Zyguś miał ten laserek. Ja uważam, że to jedna z najbardziej fanowych broni. W sensie ten mityczny, bo on dosyć mocno zadawał ciosy. Zyk and Choppy. Chyba dobrze czytam. Cube Assassin. I tutaj zastanawiałem się, czy dawać to. Ale jak patrzyłem na zestawienia właśnie na różnych kanałach, dawali właśnie tą babeczkę tutaj. Jak możecie zobaczyć, tu jest sezon 8. Tu jest sezon 8 bodajże. No i mamy tutaj właśnie w środku tej kuli respiła się taka babka. I ona gdzieś tutaj powinna być za chwilę widoczna. Zobaczmy, czy ona tutaj będzie. Jeszcze nie. O, tu jest, dokładnie tu. No i ona dawała chyba coś mitycznego, chociaż nie jestem pewien do końca, czy... Ale załóżmy, że to taki mityczny boss. Bo nie wiem, czy czasami tak nie było, że coś właśnie mitycznego z tego leciało. Ale nie wiem. I tak samo dałem właśnie tutaj tego wielkiego potwora, bo on czasem wyrzucał z siebie mityczną kosę. Więc nie wiedziałem, czy to dać, ale dałem do zestawienia, jeśli chodzi o bossów z drugiego rozdziału. No i zobaczmy, co on wyrzuci. Czy z niego wypadnie coś takiego? Uwaga. No mocny był. No i tutaj... No mitycznej rzeczy nie mamy, ale zobaczcie, ile lutu z tego leciało. Ładnie. Tak szczerze, ładnie. No, różne tutaj bronie. I przechodzimy do najnowszych, czyli do fundamentu. Mamy tutaj fundament. One były dostępne właśnie na laboratorium. W sumie są dostępne na laboratorium. I można sobie z nimi powalczyć. Także on rzuca tymi kamieniami. Dokładnie meteorytami. No i daje nam właśnie taki karabinek z lunetą. Także to mamy aktualnie, bo teraz mamy sezon pierwszy, rozdział trzeci. I Gunnar. Gunnar jest najnowszym bossem.
Jeśli chodzi o Gunara, no widzicie, nad nimi nie ma pytajników chyba. Czekajcie, są czy nie? A nie, no są, ale takie malutkie, jakieś takie dziwne. No i mamy właśnie Gunara. Gunar jest dziwny, bo on właśnie się tak rozpędza i tak się uderza o coś. No, trochę dziwne. No, ale fajny bossik, fajny, ponieważ on daje nam klucz do największego sejfu w grze, więc to jest mega super. No i co? I widzowie, to by oznaczało, że jest to ostatni mityczny boss na tą chwilę, kiedy ja to nagrywam. Także widzowie, jeśli będziecie chcieli kolejną część za jakieś 2 lata, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o kodzie Evela. No i ta ciekawostka jest taka, że mam dla was przyszykowaną mapę agencji. O tej agencji niektórzy już być może wiedzą. Kod do mapy wyświetla wam się tutaj. Wbijajcie, grajcie, ja również tam gram. No i to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, piona.